Hej, hej kochani, z tej strony Karolina i witam Was ponownie u siebie na kanale. Tym razem w ten piękny, wiosenny dzień podsumowujemy sobie akcję Kryminalny Marzec. Jejku, jakie to było zaskoczenie. Ja, jak wiecie, kryminałów i thrillerów praktycznie nie czytuję. Może naprawdę na palcach jednej ręki mogłabym wymienić te, które gdzieś tam w przeszłości czytałam. I chyba nie dlatego, że ich nie lubię, czy mi się nie podobały, czy uznaję, że to jest jakiś gorszy gatunek. Nie, ale raczej dlatego, że ja strasznie przeżywam to, co czytam. Chyba dużo bardziej niż podczas oglądania filmu. I po prostu zwyczajnie strasznie się bałam, a ja nie lubię się bać. Nie tego potrzebuję ostatnio od literatury i w ogóle od czynności, która ma mi dać możliwość spędzenia wolnego czasu, relaks i odpoczynek. I tak trochę podchodziłam z rezerwą do tego pomysłu na Kryminalny Marzec, ale mówię, no dobra, jak mam się otwierać na gatunki literackie nowe, no to nie mogę pominąć kryminału, bo to jeden z popularniejszych gatunków w tym kraju i nie tylko wśród mężczyzn, ale również wśród kobiet. I prawdopodobnie o większości z tych pozycji, o których tutaj opowiem, już słyszeliście albo je doskonale znacie. Natomiast dla mnie one były ogromnym zaskoczeniem na plus i ogromną zachętą do tego, żeby dalej czytać ten gatunek i jak się przekonacie w kwietniu wcale tych kryminałów nie porzuciłam. Co jest chyba najlepszą rekomendacją, dlatego że ta akcja no, ma sens, przynajmniej dla mnie osobiście. Ale zaczniemy od pierwszej pozycji, która jest pozycją jednego chyba z bardziej popularnych autorów kryminałów w Polsce, chyba bardziej wśród kobiet nawet, czyli pana Wojtka Chmielarza, którego z wyglądu doskonale kojarzę. Jakbym spotkała na ulicy, to wiedziałabym, że to on. I Podpalacz. Nie wiem, czemu sięgnęłam akurat po tą pozycję, może dlatego, że jakoś tak mignęła mi w bibliotece jako pierwsza i ten motyw płomieni też wydaje mi się zachęcający. Dla tych, którzy nie znają i nie słyszeli akurat o tej części, no to jest cykl o Jakubie Mordce, czyli takim policjancie, no, który prowadzi śledztwa, tak? Jest jednym z wiodących policjantów i prowadzi sprawę, zostaje wezwany pewnej nocy do podpalenia, która początkowo wygląda na po prostu wypadek. W pewnej luksusowej willi spłonął dom. Spłonął też właściciel tego domu, który był akurat w środku, totalnie pijany, czego dowiadujemy się dość szybko. Żonie, znanej osobie w mediach, udało się uciec przez drzwi, wyskoczyć, natomiast jest bardzo, bardzo poważnie poparzona. No i tak naprawdę wygląda to po prostu na nieszczęśliwy wypadek, po prostu podczas alkoholowych potyczek, natomiast dość szybko policjanci i technicy policyjni wpadają na pewne sygnały, które mówią, że to nie jest wypadek, to po pierwsze, a po drugie wiążą go z innymi podobnymi w okolicy pożarami, które miały być przypadkiem. I okazuje się, że mamy tutaj do czynienia po prostu z seryjnym podpalaczem. Dlaczego podpala, dlaczego w tym rejonie i dlaczego tych ludzi akurat domostw pozbywa, no dowiadujemy się przez całą tą powieść. Sprawnie, bardzo sprawnie poprowadzona fabuła, naprawdę angażująca dla kogoś, kto nie czytał kryminałów, czyli dla mnie. No, czytałam tą powieść i łyknęłam ją praktycznie w jeden wieczór, w dwa. Czytałam ją naprawdę tak, że dopóki nie zamknęłam już oczu, bo po prostu nie dawało. Pamiętam, że mój syn był jeszcze wtedy chory i spałam z nim w łóżku, bo miał wysoką gorączkę. I badałam mu tą gorączkę, sprawdzałam, no i czytałam sobie tą powieść i ona też ogromne wrażenie przez to na mnie wywarła, dlatego że byłam ogólnie poddenerwowana no, stanem zdrowia dziecka. Natomiast mam tutaj parę zarzutów. Ja wiem, że to prawdopodobnie nie jest najlepsza powieść pana Wojtka, bo to jest debiut, z tego co wiem. To słownictwo, którym się posługuje, ono jest... No jest adekwatne, bo prawdopodobnie ludzie pracujący w tak dużym stresie i w takim środowisku takim właśnie słownictwem się posługują. Natomiast ten bohater tutaj był strasznie szowinistyczny, strasznie podchodził do kobiet w taki sposób, który no, mnie nie odpowiada. Praktycznie cały czas zwracał uwagę na cycki, na tyłek, na ciało, na wygląd kobiety, co też było dla mnie irytujące miejscami. Natomiast cała akcja, cała fabuła i rozwiązanie tej akcji jak najbardziej na plus, zaangażowanie jak najbardziej na plus. Standardowy, sztampowy bohater, mam wrażenie, tego typu literatury. Pod tym względem to byłby taki największy minus. Mało odkrywcze to było pod tym względem. Tak ja przynajmniej sobie wyobrażam takie charakterystyczne wątki, które w tego typu literaturze, czyli w kryminałach, możemy odnaleźć. Ale na początek jak najbardziej zachęciło mnie to do tego, żeby dalej sięgać po tą literaturę i z panem Wojtkiem również pewnie się nie pożegnam, tylko będę czytała te pozycje, które mają lepsze oceny na przykład. Bo podejrzewam, że pióro pana Wojtka rozwinęło się, prawda? Bo zazwyczaj jest tak, że ten debiut jest po prostu nieco słabszy. Wspomnę może teraz o dwóch pozycjach, których tutaj nie mam, bo jedną musiałam już oddać do biblioteki, a drugą sprzedałam. Miałam ją na swoich pyłkach, dlatego żeby o nich nie zapomnieć. Pierwszą z nich będzie Morderstwo w Orient Expressie Agaty Christie. No, klasyk, prawda? W ogóle pani Agata Christie, no klasyk, osoba, postać, która jest niesamowicie szanowana, osoba, której cytaty znają wszyscy, nawet ci, którzy nie czytają literatury jej autorstwa, tak jak ja. Jej sławny cytat, że najlepsze kryminały powstają wtedy, kiedy zmywa naczynia, bo to jest tak szalenie nudna czynność, że po prostu wtedy najlepsze morderstwa i najlepsze intrygi wymyśla. No i gdzieś kiedyś na Vinted to Morderstwo w Orient Expressie sobie zakupiłam i tak sobie pomyślałam, że może to będzie dobry początek na romans z Agatą Christie, natomiast nie do końca chyba tak było. Był to styl vintage, którego się spodziewałam. Ta narracja była poprowadzona w taki sposób no bardzo klasyczny, co no, może mi nie przeszkadzało, bo ja lubię kryminały, ja lubię generalnie klasyczną literaturę, więc tego się spodziewałam i trudno to nazwać minusem. Natomiast chyba ten Herkules Poirot jako główny bohater i mistrz rozsupływania tych zawiłych intryg nie do końca mnie kupił, przynajmniej w tym tomie. Wydał mi się po prostu nudny i taki pozbawiony ikry i pozbawiony jakiejkolwiek energii życiowej. Ja nie przepadam za tego typu bohaterami. Jestem ciekawa, czy w innych przygodach tego bohatera jest podobnie. Chyba sobie kiedyś sprawdzę, natomiast pewnie nie w najbliższej przyszłości. No mamy tutaj historię klasyczną po prostu dużego pociągu, którym podróżują pasażerowie, teoretycznie nieznający się i zupełnie obcy. No i w pewnym momencie na takim etapie podróży, gdzie tak naprawdę nikt nowy nie mógł dosiąść do tego pociągu, zostaje znaleziony jeden z nich, z tych pasażerów, martwy. No i wiemy, że mamy bardzo wąskie grono osób podejrzanych, bo nikt inny nie mógł do tego grona dołączyć, poza obsługą i poza tymi pasażerami, którzy w tym pociągu już się znajdowali. No i nasz pan Herkules Poirot zaczyna prowadzić dochodzenie i szuka winnego. Rozwiązanie zagadki ciekawe, nie tego się spodziewałam. Nie będę mówić jakie, bo dla tych, którzy jeszcze nie czytali, a mieliby ochotę, no to byłby ogromny spoiler. Natomiast dla mnie było ono zaskakujące, ale nie do końca sposób prowadzenia narracji i bohater mi odpowiadały, dlatego oceniam tą pozycję jako po prostu przeciętną i średnią. Szczerze mówiąc, te polskie kryminały, które miałam okazję właśnie w marcu przeczytać, odpowiadały mi dużo bardziej i dużo bardziej utrzymywały moje zainteresowanie na wysokim poziomie. Były po prostu bardziej dynamiczne. Kolejną pozycją, którą musiałam niestety oddać, jest Kołysanka pana Macieja Siembiedy. Ja o panu Macieju słyszałam wielokrotnie, między innymi z ust ukochanej przeze mnie Małgosi Starosty, ale nie tylko, bo na Instagramie jest to bardzo popularny pisarz wśród tych twórców, których ja obserwuję. No i postanowiłam, że nie mogę pana Macieja pominąć w takiej akcji i jakoś tak z plotem przypadków padło na Kołysankę właśnie, bo po pierwsze była w bibliotece, był do niej audiobook i ja te dwie formy połączyłam. To również jest cykl, nie czytałam niestety od pierwszego, to jest 5. tom cyklu o Jakubie Kani. I pan Jakub Kania jest o tyle ciekawą postacią, że nie jest policjantem, tylko jest śledczym, prokuratorem pracującym w IPN-ie i rozwiązuje zagadki historyczne. Szuka pewnych dokumentów i no, w akcji zdobywania kolejnych informacji na temat danej sprawy pojawiają się zazwyczaj jakieś kryminalne, dodatkowe motywy. Tutaj mamy do czynienia z historią Karola Gosztyły. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Mamy do czynienia z Opolszczyzną. Mamy do czynienia z Grodkowem i z pewną historią. Tak naprawdę tam jest tyle różnych wątków pomieszanych, że trudno mi już teraz po czasie o wszystkich tych wątkach nie zapomnieć. Natomiast ja gdzieś w pamięci tą powieść będę miała bardzo długo w głowie, dlatego że pan Maciej wykazał się przede wszystkim tym, co kocham, czyli historią i historyczną znajomością faktów, bo wiele z tych rzeczy, które w jego powieściach się znajdują, mają faktyczne uzasadnienie i są po prostu prawdziwe. Te postaci, o których on wspomina, są prawdziwe. Pan Jakub Kania oczywiście jest fikcyjny, natomiast ta postać Karola jest, to była jedna z bogatszych osób na Śląsku, która zbudowała imperium i tak naprawdę doszła do tego imperium od zera. I jego historia jest historią jak najbardziej prawdziwa. Mamy tutaj historię zdjęcia Arama Chaczaturjana, który był znanym muzykiem radzieckim i na tym zdjęciu widnieje właśnie w tym małym polskim miasteczku jako wysłannik NKWD i Jakub Kania próbuje rozwikłać zagadkę, co tak znana osobistość robiła w tak małym miasteczku podczas II wojny światowej i okupacji Polski. Jaką rolę miała jako wysłannik NKWD? I na tropie tej zagadki, która jest taką główną, wiodącą, mamy właśnie wątek Karola Gosztyły. Mam nadzieję, że nie mylę tutaj, chyba mylę nazwisko, ale na pewno na G. Wybaczcie. Jego adoptowanej córeczki, późniejszej naprawdę bogatej postaci. Mamy prawdziwy dwór opisywany i mamy wątek fenomenalny właśnie kołysanek zakupionych na zamówienie, czyjego autorstwa i ile ich było i po co, dowiemy się właśnie w ramach tego śledztwa prowadzonego przez Jakuba Kanię. No było to po prostu, to jest dla mnie majstersztyk. Naprawdę pan Maciej Siembieda jest dla mnie wybitnym autorem kryminałów i nie boję się tego ująć, dlatego że jest niesamowicie oryginalny w tym, co robi, bo po pierwsze ma bardzo niesztampowych bohaterów, bo nietypowych policjantów, bohatera, który ma szczęśliwe życie rodzinne, ma kochaną żonę, z którą jest szczęśliwy, ma dwie córeczki, prowadzi udane życie rodzinne, oprócz tego pracuje zawodowo, jest postacią, która nie musi przeklinać, nie musi palić papierosów, nie ma używek, nie ma jakiejś, wiecie, bardzo ciężkich doświadczeń życiowych swoich z przeszłości, które go po prostu wypaczyły, nie prowadzi spraw jakichś seryjnych morderców czy wybitnie brutalnych morderców. Natomiast w tych swoich zagadkach historycznych, które są naprawdę ciekawe i o wielu z tych faktach po prostu się w szkołach nie uczymy, to dla mnie jest po prostu fascynujące i widać, że pan Maciej ma niesamowite zacięcie historyczne i niesamowitą wiedzę i robi doskonały research. I ja stawiam sobie za cel przeczytania wszystkich powieści pana Macieja. Mam już kolejną na kwiecień na swoich półkach z biblioteki wypożyczoną i po prostu jestem w zachwycie. Absolutnie w zachwycie. I to będzie mój autor, jeśli chodzi o kryminały, zdecydowanie. Zresztą ponownie jak dwóch kolejnych, o których wspomnę, ale no pan Maciej wyróżnia się właśnie tym, o czym przed chwilą wspomniałam, a poza tym niesamowitą elegancją języka. To musi być człowiek niesamowicie po prostu elegancki, z ogromną taką kindersztubą, gracją, klasą. No, tak sobie wyobrażam pana Macieja i z tego, co pamiętam z jakichś wywiadów, tak właśnie przedstawiają go ludzie znajomi. Temu odpowiada styl, w jakim pan Maciej tworzy. Czytało się to naprawdę niesamowicie i nie myślałam, że po prostu ze zbioru nut, z kołysanek można utkać tak przepiękną historię, tak wciągającą i tak wielowątkową, bo mamy tam jeszcze wątek radnej, która dopuszcza się również przestępstw, która jest zamieszana w pewne przestępstwo, również związane z tymi kołysankami. No i która tam naprawdę gra drugie skrzypce, jeśli nie pierwsze, więc naprawdę gorąco Was zachęcam. Jeśli nie czytaliście jeszcze kołysanki albo czegokolwiek Pana Macieja, to proszę, zmieńcie to koniecznie. Kolejnym autorem, równie popularnym, którego bardzo polecała chociażby Diana, bardziej lubię książki niż ludzi, ale nie tylko, bo również literaccy, których bardzo cenię, jest pan Mieczysław Gorzka. I drugi pan, którego pani Gosia Starosta polecała, więc coś w tym jest. Mamy podobny gust literacki z panią Gosią, ewidentnie. Martwy Sad. Zaczęłam od pierwszego tomu, bo tak wszyscy mówią, że powinno się, bo wtedy widzi się rozwój bohatera, czyli Marcina Zakrzewskiego, który jest niestety typowym policjantem, przynajmniej w tym pierwszym tomie. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i tutaj mamy zagadkę związaną z jego przeszłością. Otóż pan Marcin Zakrzewski miał w przeszłości brata bliźniaka Ryszarda, który zaginął. Mieszkali w małym miasteczku, wsi chyba tak naprawdę. I tak naprawdę pewnego razu po prostu bawiąc się z kolegą, jadąc gdzieś rowerem, po prostu zaginął. Rodzice, to był czas, kiedy był stan wojenny, kiedy no nie można było tak naprawdę uzyskać takiej pomocy, jaką być może uzyskaliby dzisiaj. I ten jego brat po prostu się nie odnalazł. Do dziś nie wiedzą, czy on umarł, zginął. Po prostu został uznany za martwego, natomiast dowodów i ciała nigdy nie znaleziono. Marcina dręczą pewne koszmary senne, w których słyszy takie zdanie: widziałem, jak diabeł chodzi tam na palcach. I to zdanie potem pojawia się jeszcze w wielu miejscach. Zostaje wezwany na miejsce zbrodni, w której w bardzo brutalny sposób została zamordowana kobieta, żona pewnego bogatego mieszkańca. I no, jakby zostawiając te wszystkie ślady morderstwa, bardzo zbrukanego i zbezczeszczonego ciała, Marcin postanawia jeszcze poszukać w okolicy, bo ma takie przeczucie, że ten zbrodniarz jeszcze gdzieś jest na tej posesji. I w momencie, w którym pojawia się w takiej małej szopie, takiej małej przybudówce, faktycznie dostaje obuchem w głowę od postaci, która się tam ukrywa, i słyszę od niej to samo hasło: widziałem, jak diabeł chodzi tam na palcach, i ucieka. I to zaczyna nieco przerażać Marcina, że te wątki z jego przeszłości wiążą się z dzisiejszą sprawą. Okazuje się, że zaginięć chłopców w wieku jego brata w podobnych latach, w późniejszych latach, mniej więcej cyklicznie, było bardzo dużo i one bardzo się ze sobą łączą. I tak naprawdę żadna policja w kraju tego nie połączyła. Trochę wygląda to na jakiegoś seryjnego porywacza, natomiast jakby rozstrzał czasowy pokazuje, że ta osoba już nie mogłaby żyć tak naprawdę, bo byłaby bardzo, bardzo stara i nie byłaby zdolna do popełniania już takich czynów. No i to intryguje naszego Marcina. On próbuje rozwiązać tą zagadkę. W międzyczasie jego przyjaciółka również zostaje no, zaatakowana, znajduje się w niebezpieczeństwie. Powiem szczerze, że te rozwiązanie i to, czego się tutaj dowiadujemy o przeszłości i to, jakim Marcin jest bystrym facetem, tak naprawdę, no jest to niesamowite. Było to napisane w sposób świetny. Było trochę tego języka i tego żargonu policyjnego i tych przekleństw, natomiast już w dużo takim łagodniejszym wydaniu niż u pana Chmielarza. Jest fajny wątek romantyczny między właśnie Marcinem Zakrzewskim a pewną kobietą, która pomaga mu rozwiązać tą zagadkę. Ja jestem zaintrygowana i na pewno będę czytać przynajmniej ten cykl do końca. On ma, nie wiem, 4 albo 5 tomów. bo bardzo spodobało mi się pióro pana Mieczysława Gorzki i z tego co wiem, kolejne tomy są dużo lepsze. Szczególnie, że ten tom pewne rzeczy nam wyjawia i rozwiązuje nam jakby sprawcę tego brutalnego morderstwa i tych morderstw, które się tutaj, o których tutaj jest wspomniane, i dowiadujemy się dlaczego i co to za osoba robiła. Natomiast pewne wątki zostają zawieszone jeszcze w próżni i jestem strasznie ciekawa, jak autor rozwiąże je w przeszłości. Natomiast ten tytuł jest znamienny, jest bardzo ważny dla fabuły i w ogóle las, plebania, ksiądz i lasek za plebanią, z którego Marcin i jego brat i jego koledzy podkradali gruszki u księdza. I ten diabeł, który chodził tam na palcach. No, nasuwa nam się jedno rozwiązanie, które od razu wam powiem, nie jest prawdziwe, więc mnie to dosyć zaskoczyło. Bardzo dużo fajnych bohaterów, żywi, pełnokrwiści bohaterowie, w których ja wierzę, nie przesadzeni w żadnym wypadku. Po prostu autentyczni. I to mi się w tym tomie i w tym początku serii i w twórczości pana Gorzki najbardziej spodobało, ta autentyczność. Ja w tą sprawę byłam w stanie po prostu uwierzyć i czytałam i słuchałam z zapartym tchem, a czytał, z tego co kojarzę, pan Filip Kosioł, więc czytał to przegenialnie, po prostu przegenialnie. No i kobieta, kochani, w tym gronie, kobieta Polka, czyli pani Izabela Janiszewska i trylogia debiutancka rozpoczynająca się od Wrzasku. Larysa Luboń i Bruno Wilczyński, nasz duet. Pan Bruno Wilczyński jest policjantem, który pracuje no właśnie w takim oddziale związanym z najbardziej brutalną przestępczością, z taką, no, z dealerami, z narkomanami, z mordercami, z taką najbardziej newralgiczną dla wymiaru sprawiedliwości przestępczością. Natomiast pani Larysa Luboń jest postacią, która staje na jego drodze nieco przez przypadek, jest po prostu redaktorką, która no, interesuje się pewnymi istotnymi sprawami. Nie jest plotkarską dziennikarką, tylko raczej zajmuje się dziennikarstwem właśnie takim socjalno-kryminalnym, społecznym generalnie, tematami ważnymi społecznie, a w tej serii mamy do czynienia z tematem sponsoringu. Ja przypomnę, że Wrzask był wydany, już wam zaraz powiem, 2020 rok. Temat sponsoringu był wtedy dość istotny, natomiast on dalej funkcjonuje. Być może poświęca mu się w mediach mniej uwagi, natomiast temat jest jak najbardziej aktualny. I mamy tutaj do czynienia z morderstwem młodej kobiety, która jak się okazuje właśnie tak dorabiała sobie na studiach. Miała sponsora, bogatego sponsora, który jest siłą rzeczy pierwszym podejrzanym, zostaje zamordowana w brutalny sposób. Oboje z naszych głównych bohaterów, i Larysa, i Bruno, mają bardzo ciężkie doświadczenia i są osobami niezwykle skrzywdzonymi, co widać w ich zachowaniu. Są osobami antypatycznymi, nieprzyjemnymi bucami, tak można ich nazwać. Larysa jest dziewczyną ogoloną na zapałkę, bardzo męską, trenującą boks, siostrą dużo młodszego brata, któremu trochę matkuje, nie utrzymuje kontaktu ze swoją rodziną, jak się potem dowiadujemy, ma ku temu słuszne powody. Przeszła bardzo dużo w swoim życiu, przeszła traumę, z którą w ten sposób postanowiła sobie poradzić. Bruno również przeszedł traumę, stracił matkę. W wieku 8 lat znalazł, po pewnej kłótni rodziców, znalazł matkę w wannie z podciętymi żyłami. No, możemy się domyślać, że dla ośmiolatka jest to po prostu widok, którego do końca życia ze swojej pamięci nie wypuści. I jak te ich wątki, jak ten wątek Bruna łączy się z tematem sponsoringu i z tym morderstwem, które musi rozwiązać, i pani Larysa, która trafia na ten trop i próbuje tą szajkę osób, które się tym sponsoringiem parają i robią krzywdę po prostu młodym dziewczynom, upublicznić i napiętnować społecznie. To było niesamowite, co tu pani Iza stworzyła. Ja słyszałam, że to nie są jej najlepsze powieści, bo są debiutanckie i że jest tutaj dużo minusów, natomiast ja Może nie mam ogromnego doświadczenia, ale ja mam wrażenie, że pani Izabela wykonała niesamowity research, to po pierwsze. Było to również autentyczne. Postaci może nieco przerysowane, bo może zbyt właśnie takie już straumatyzowane i doświadczone aż za bardzo. Natomiast miała prawo taki profil bohatera stworzyć. Przyjęłam go jakby na klatę, nie do końca to jest dla mnie coś, co musi być w tego typu literaturze, natomiast okej, przyjęłam, uwierzyłam, było to opisane w sposób autentyczny i wiarygodny. Natomiast tego, czego się dowiadujemy później i jeszcze na domiar złego, jak ta powieść się kończy, a kończy się totalnym suspensem, bo ja myślałam, że każda z tych powieści będzie jakby osobną i będzie miała jakieś zakończenie, nie ma. Co dla mnie w tej serii i w tej powieści było zaskakujące, to to, że tu naprawdę mamy do czynienia z ogromną mnogością bohaterów i wątków. Ja początkowo w tych wszystkich bohaterach pobocznych i wątkach nie mogłam się odnaleźć. One mi się wydawały trochę takie bezsensowne, natomiast one wszystkie tworzą całość i wszystkie mają ogromne znaczenie dla fabuły i wszystkie są po coś. I to tylko dowodzi, jak wielkim talentem i inteligencją pani Izabela się odznacza, bo no to naprawdę trzeba mieć, to jest ogromne wyzwanie i żeby stworzyć po prostu coś spójnego z takiej ilości wątków i bohaterów i powiązać to w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi i sens. A tutaj jak najbardziej ma, a ja mając już dzisiaj jakby całokształt i wizję całej trylogii, to już w ogóle mogę tylko skłonić nisko czoło i powiedzieć chapeau bas dla autorki. Już wiem, dlaczego literaccy tak wielbią panią Izabelę, wiem, dlaczego Wielki Bóg i Olga ma patronat nad tą całą trylogią, bo jest absolutnie świetna i ja naprawdę jestem w wielkim szoku. Nie spodziewałam się, że tak się odnajdę w tym gatunku literackim, że będzie dla mnie tak ogromną satysfakcją lektura tego typu twórczości. I mam nadzieję, że kolejne miesiące też przyniosą mi tak miłe zaskoczenia, bo chyba po to właśnie tą akcję stworzyłam i to swoje wyzwanie na ten rok zaprojektowałam. Kochani, mam nadzieję, że Wy również będziecie mi towarzyszyć w kolejnych wyzwaniach. Podsumujemy sobie jeszcze inne lektury marcowe, bo było ich trochę więcej, nie były już kryminałami, ale były. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Pogoda jest coraz piękniejsza, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i mam nadzieję, że zobaczymy się już naprawdę, naprawdę niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!